Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym druidzie, na którym będziemy klikać loszki po prawie 3-miesięcznej przerwie. Nie składało mi się tutaj totalnie, żeby nagrywać z tego druida, już tak naprawdę od jakiegoś miesiąca myślałem, że kurde, no wypadałoby coś nagrać, na pewno tych lochów dużo zrobimy, no ale ciągle coś innego wypadało i zwróćcie uwagę sami, że mamy tutaj ostatnie lochy zapisane z 25 marca, co tak jak mówię daje nam prawie 3 miesiące bez lochów, no i co za tym idzie również będzie dzisiaj naprawdę ogromny progres, więc no musicie uwierzyć na słowo i po prostu oglądać. Sprawdziłem procenty, żeby nie być gołosłownym, nie będę wam na razie mówił, na razie będziemy lecieć po kolei z loszkami, no ale procenty są naprawdę gigantyczne, więc przez te 3 miesiące, tak jak mówię, prawie postać się bardzo wzmocniła, tu jakieś nowe gemy, tutaj dla pachołków tak samo itemki, no i w końcu myślę, że to odda właśnie w tych loszkach. Mamy już prawie 480 level, czyli można powiedzieć, że jesteśmy już 1/5 drogi w sumie nam została do tego, żeby wbić ten 500 upragniony i zakończyć sobie tutaj grę, tak jak wspominałem, no i myślę, że dzisiaj na pewno do tego się zbliżymy, ale na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół i klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo miło, jeżeli takie odcinki z loszków wam się podobają, oprócz tego subujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, piszcie komentarze, jak tam u was wygląda progres na postaci, no i wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piątym komentarzu i opisie, a my myślę, że powolutku możemy zaczynać, na wstępie tak, zaraz tu w ogóle wbijemy level, bardzo niewiele nam brakuje, możemy w sumie tak. Tak, po pierwsze kliknę na rękę, zrobimy to zanim jeszcze wbijemy kolejny level, zawsze to troszkę więcej expa, no tu są grosze, ja tutaj zresztą na golda i do 400 poziomu, więc dość wolno można powiedzieć, jeżeli chodzi o level progresujemy, no ale myślę, że dzisiaj te loszki zdecydowanie oddadzą. Dobra, jeszcze jedna osoba, cyk, mamy w ogóle maskę misia. Zmienimy sobie oczywiście na kota, żeby tutaj w loszkach o wiele lepiej nam szło, bo na tym misiu jest ciężej, wiadomo. W sumie skanowałem postać i miałem misia i miałem takie procenty, no to na kocie będą jeszcze większe, no ale jest jak jest. Dobra, o i wbiliśmy 479 level, akurat mogłem jeszcze w sumie kółkiem zakręcić, ale to już tam pół biedy. Dobra, co tu się w ogóle pozmieniało? Tak naprawdę nie za wiele, na szybko możemy przelecieć. 43 aura, za dużo tutaj, tak jak mówię, się nie dzieje, codziennie sobie po prostu przeklikujemy tą mawkę, mamy już kopalnię 66, 67 nam się buduje, więc potężne gemiki już po 1600 około, prawie wszystkie, tu jeszcze w klacie nie mamy, tutaj widzę, no nie, trzech nam, a nie, nawet czterech, okej, okay, no to jeszcze nam troszkę brakuje, żeby każdy miał około 1600, no tutaj pupilki, tak wam na szybko pokażę, jak to wygląda, może jeszcze pod koniec odcinka sobie tu porobimy inne rzeczy, no ale w każdym razie dzisiaj chcemy się skupić głównie na lochach, jeżeli chodzi o taką postać, jak ona tutaj się prezentuje, to jakiś tam odcinek jeszcze może dopiero na 500 level, wtedy wam dokładnie wszystko popokazuję. Na razie no, tak jak wspominam, codziennie robiona awka, jakieś tam gemiki, coś tego, przebierać się jakoś nie przebieramy za bardzo na tym druidzie, bo ja tu jednak jestem już można powiedzieć, no taki przeciw temu, z racji tego, że wiem, że skończę i tak dalej, to już aż tak bardzo się nie staram, ale awka jest codziennie robiona i to można powiedzieć, że najważniejsze. Ulepszę sobie itemki do razy 15 wszystkie, bo tu jeszcze kilku nie mam z tego co widzę. Tu mamy razy 14, tu jeszcze mamy razy 14 i możemy, a i tu mamy razy 14. Troszkę tych surek jak widzicie mamy, więc dlaczego by nie już razy 15 zrobić. Dobra i teraz tak, sprawdzamy przede wszystkim pachołki, bo tutaj wiadomo, w tym czasie troszeczkę się ich poulepszało. Troszeczkę się im pozmieniało te itemki, więc dobrze, to będzie wszystko ulepszyć razy dwa, sprawdzić czy mają dobrą runkę, czy mają tutaj generalnie runy na punkty życia, na odporności, no bo mówię, walczymy tylko ze strefą mroku w tym momencie, więc jednak to jest najważniejsze. Dobra, tu widzę, no ale jak siebie nie przebierałem za bardzo, to i tych pachołków, tam tylko buty, wszystko zaczarowane, wygląda, że mamy wszystko tak jak mieć powinniśmy. Loszki się prezentują w taki sposób, ta karuzela, nie wiem, w sumie nie zwróciłem uwagi czy na nią mamy procenty, ale po próbujemy. Ok, więc tak, kopalnia złota 44, to tak jeszcze swoją drogą, no tutaj wiadomo, że teraz ta kopalnia klejnotów nam została tak naprawdę tylko do wymaksowania i powoli idzie, dużo bardzo mamy surek z racji tego elevatora, który się zakończył tak naprawdę jak ja to nagrywam wczoraj, wy to chyba dostaniecie w środę, więc no dwa dni temu dla was zdobyliśmy drugie miejsce, mamy tą srebrną ramkę, wiadomo, gildia się prezentuje tak, sporo osób pokończyło, jeszcze tutaj jedna osoba z takich mocniejszych też planuje skończyć, więc no troszkę tutaj z gildii można powiedzieć, że no jest takie osłabienie dość mocne, zwłaszcza jak jeszcze później ja skończę, to będzie ciężko, no ale top 2 mamy, więc w zasadzie nie jest wcale tak źle, biorąc pod uwagę jak tutaj
top się prezentuje ostatnimi dniami. No i dobra, tutaj to wygląda tak, kalendarzyk mieliśmy niedawno z levelem i chyba tyle, nie? Chyba więcej wam tu nie ma co pokazywać. Klaserka, no to też się nic nie zmienia. Dobra, lecimy do tych lochów, nie będę przedłużał. Czyli tak, zaczynamy od tej karuzeli z idolami, maskę mamy dobrą, jeszcze troszkę golda mogę wydać, bo może się to akurat przyda. Aha, no i właśnie, w sumie to statystyki, które was chyba najbardziej ciekawią, no bo jednak jak idziemy tutaj w golda, no to te statystyki rosną bardzo, bardzo fajnie. No mam już 24,5 tysiąca prawie podstawy w inteligencji, no i 21 tysięcy podstawy w HP. Powiem wam, no przyjemnie te statystyki wyglądają, nie? Tak jak teraz głównie gram na jakimś magu, na tym woju, który jest nowy tak naprawdę, i tam jeszcze na zabójcy, który również nie ma tych podstaw jakichś super mocnych, no to jednak takie podstawy po 20 tysięcy robią wrażenie, no i tak po prostu się prezentują, więc no od ostatniego odcinka z tego druida na pewno duży progres, jeżeli chodzi o statystyki, również został zrobiony. No i zaczynamy. Case Jory, 11 przeciwnik, bardzo ciężki, stoimy tu już naprawdę od wielu, wielu leveli, mówiąc szczerze. Więc może się uda i może w końcu udałoby się tego Case Jora przeklikać, nie jestem pewien, no ale fajnie by było, wiadomo, no założyliśmy tą maskę kota, może zerknę na te procenty, nie chcę wam tutaj spoilerować tak szczerze, dobra, poklikamy go, one niech mi się tam od nowa wczytają, nie chcę wam tu spoilerować, no ale jednak mimo wszystko dobrze by było wiedzieć, czy w ogóle jest sens go klikać, czy jeszcze nie, no ale kurczę, jak my jeszcze go dzisiaj nie pokonamy po tak długiej przerwie, no to powiem wam, że to jest chyba dla tego druida najcięższy przeciwnik w tej karuzeli, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo mówię, no już kto śledzi tą serię, kto ogląda te odcinki, ten wie, że stoimy na nim już od kilkudziesięciu chyba nawet leveli, także no, tak jak wspominam, długo, dobra. O kurde, to wam mogę w sumie zaspoilerować. Dobra, jeżeli chodzi o Case Jora, to on akurat jako jeden z niewielu w dzisiejszym odcinku jest not possible. No to nie, to nie ma sensu w ogóle go klikać. W takim razie mija się to totalnie z celem, no bo jednak mimo wszystko, tu mam co prawda tą maskę misia, zmienimy na kota i jeszcze raz przeskanuję, ale dobra, lecimy dalej w tym momencie, bo skoro tak to wygląda, no to jeszcze w dzisiejszym odcinku go nie klikniemy, ale mamy pierwszą waleczkę w Hemoridorze, no i 300 milionów ekspa zgarnięte i od razu nam tutaj kolega padł. Możemy zmienić wygląd od razu i rozmontować, bo to jest na wszystkie cechy. I tutaj tak, te walki to już widzieliście na ostatnim odcinku, to je sobie poodznaczam, ja zawsze to trzymam tylko po to, żeby po prostu samowar blady zapisujemy, żeby wiedzieć, kiedy ostatnio klikałem lochy. Dobra, i teraz tak, tu mi się to pokazało, powiedzmy, i jak to wygląda, no nie, na masce kota Case Jor również jest not possible, no to nie ma sensu, to po prostu lecimy dalej, no nie, dziwne, dziwne, bardzo dziwne, strasznie duży przeskok, no masa tam powiedzmy postaci na nim stoi, na tym 11, zresztą to widać, bo jak stoimy na 11 i mamy wszystko inne w klaserze uzupełnione, to mamy 99,5% tego klasera, tak jak my w tym momencie. No i możecie zwrócić uwagę, że właśnie na tego typu serwerach bardzo, bardzo dużo osób na nim stoi. Tu w ogóle prawie 70 nam daje ten pierścionek. Tak jak mówię, no nie wymieniałem tu ekwipunku w zasadzie za tak naprawdę ostatni raz bardzo dawno temu. Więc za często, tak jak wspomniałem, tu nie wymieniam go, bo mi się po prostu nie chce, szczerze mówiąc, ale dla Magusia możemy oddać, niech będzie, czemu nie, może na jakimś legendarnym lochu coś tu powymieniamy, no ale tak jak mówię, jak ja już mam tą perspektywę, że jednak nie będę za bardzo tu już cisnął, tylko po prostu dobić ten 500 i skończyć, no to nie poświęcam jakoś nie wiadomo ile czasu tej postaci podczas takich eventów jak tam legendarne lochy czy coś w tym stylu. Dobra, czyli kolejny nam padł, możemy go od razu sobie zapisać i lecimy dalej. Nie wiem, czy w ogóle słychać, ptaszki mi tutaj za oknem ćwierkają, nie wiem, czy to wchodzi na mikrofon, ale nie chcę po prostu zamykać sobie okna, bo przeważnie jak nagrywam, to zamykam okno, ale jest taki ukrop po raz kolejny, że no ugotowałbym się tu, zresztą odcinek pewnie będzie trwał trochę, więc no mówię, drzwi mam zamknięte od pokoju, strasznie się tu robi gorąc, no ale myślę, że to jakoś nie przeszkadza, chociaż chyba nawet nie wchodzi na ten mikrofon, nie wiem, w każdym razie, no jeżeli byście coś słyszeli, dobra, tu mamy tak, siła plus 51, kolejny bardzo dobry item i nawet nie musimy runy zamieniać, to tylko i wyłącznie ulepszymy. Kolejny nam w ogóle padł, no to jest właśnie to, o czym mówiłem. Ledwo weszliśmy do Hemoridoru i już pokonaliśmy trzech przeciwników. I już tutaj mamy połowę levela, no troszkę tych leveli dzisiaj wbijemy, to jestem przekonany. Jeszcze wam tu mogę w ogóle topkę pokazać, no w tym momencie prezentuje się tak. Kakir tutaj bardzo ładnie ciśnie swoją drogą top 2.
zresztą Kofi to z od nas również i to jest tak naprawdę takich dwóch graczy, którzy będą na pewno w topce, jak ja zakończę grę. Kofi to tutaj, no mówię, mądrze gra, Kakir tak samo, zresztą widać po Chi, zobaczcie, że tu już zrobili sobie 5000 przewagi nad Byciasem i Bycias ma 4000 przewagi nad Olkiem, więc no zdecydowanie widać tą różnicę, także oczywiście jak ja tutaj skończę na 500 levelu, to chłopakom może porówni, no chyba, że ktoś jeszcze tu wbije, ale wątpię, porówni, oddam mniej więcej czci za siebie, żeby po prostu szybciej wbili sobie na tą pozycję top 1 i między sobą walczyli, nie? No ale topka wygląda tak, pod względem levelowym chyba mamy level najwyższy, możliwe, że, a dobry kolega, on tu w ogóle chyba lochów nie klika tak swoją drogą, więc on tu samą awką i zobaczcie, ma bardzo podobny level do nas, on chyba 500 wbija jako pierwszy, o ile nadal gra tak jak grał, z tego co pamiętam, no ale generalnie reszta wygląda w taki sposób, gildyjnie tak, pupilki mogę wam pokazać, no ale to też pupile, wiadomo jak to wygląda już na tym etapie, no i tutaj podziemia również niezbyt istotne, więc to tak w ramach przypomnienia, jak po prostu ten ranking wygląda, a my lecimy dalej, tylko jeszcze sobie zapiszemy to, no i dobra, mamy teraz Szelantulę, Szelantula to jest zwiadowca, możliwe, że również by nam padł, byłoby na pewno bardzo miło, zwiadowca raczej jakichś problemów nie powinien sprawiać, ale że ten, no jestem w szoku, nie, że ten Cagedor nie padł w ogóle, to jestem pod totalnym wrażeniem. Odnośnie eventu urodzinowego może też się wypowiem, odnośnie tych kodzików, bo tak jak wiemy, codziennie te kody lecą, nagrałem o tym film bodajże w niedzielę, więc jak ktoś chce wszystkie szczegóły, to zapraszam do tamtego filmu niedzielnego. W każdym razie no powiem wam tak, ostatnio nagroda się, ja to tak jak wspomniałem nagrywam we wtorek, wy to dostaniecie chyba w środę. Nagroda się ostatnio powtórzyła, po raz kolejny dostaliśmy 13 klepsydr, dzisiaj jeszcze nie wiem co będzie, czyli we wtorek, bo nagrałem to jeszcze przed 13, więc w ogóle te kody się pojawiają, dobra siadło, te kody się pojawiają o 13.13 codziennie, więc to wszystko jest tak jak wspomniałem nawiązaniem właśnie do tych, bardzo fajna brońka swoją drogą, nawiązaniem do tych 13 urodzin, no ale powiem wam, że te nagrody jak się powtarzają i że ponownie to jest 13 klepsydr, oczywiście wiadomo, że to są darmowe w każdym razie te kody i po prostu równie dobrze mogliby ich nie dawać, więc o kurde, za mało złota, ty, tu już kosztuje 10 milionów ten dobra, to skąd my możemy wziąć golda? Możemy kółkiem zakręcić na pewno, o i od razu dostaliśmy golda, super, to sobie mu zaczarujemy, kurczę, tu już na tym levelu 10 baniek, to sporo, wiadomo, że mogliby tego nie dawać, to jest darmowe i tak dalej, no ale mówię, no te klepsydry, no dość śmieszna nagroda i generalnie te nagrody dość niskie, aczkolwiek to, co przewidywałem już właśnie na odcinku niedzielnym, te literki podświetlone z tych grafik będą dawać jakiś kod. Jedna osoba, w sumie teraz to już pisze o tym praktycznie każdy, ale ktoś tam z tego co pamiętam dał właśnie propozycję tego kodu i wygląda, że kod ostateczny jaki w ogóle będzie, to będzie po prostu Happy Birthday, dlatego że te literki no nie tworzą żadnego wyrazu, jak tam pierwsza litera to było P, potem R, potem H, no to ciężko, żeby jakiś angielski wyraz one utworzyły zapisując je po kolei, no ale z tych literek właśnie można utworzyć taki kodzik jak Happy Birthday i zresztą jak sami zobaczycie tutaj jak klikniemy daj mi bonus, no to pisze, że kupon jest not ready. Oczywiście zawsze można tak sprawdzić na przykład kody youtuberów, jeżeli ktoś nie wie, dlatego, że jak wpiszemy na przykład, nie wiem, jakiś losowy kodzik, no to pisze, że jest nieprawidłowy, no jak wpiszemy jakiś, który jest, ale jeszcze nie jest gotowy, no to właśnie wyskakuje nam, że jest not ready, to tak swoją drogą, więc wszystko wygląda na to, zresztą te literki z każdym kolejnym dniem wskazują na to, że po prostu ten kuponik będzie taki na sam koniec, no i zobaczymy, może on da na pewno coś większego, wiadomo, że nie dadzą, nie wiem, kurczę 200 grzybów albo coś takiego, no bo to jest bardzo dużo i raczej by sobie tego nie zrobili, no bo gra ma zarabiać, to jakby logiczne, no ale może jakąś fajniejszą nagrodę faktycznie dadzą, jeszcze też był taki pomysł, żeby na przykład ten kod zadziałał dopiero w momencie, gdy ktoś użyje wszystkich tych kodów po kolei, żeby to była taka nagroda za codzienne śledzenie tej gry i tam wiecie, logowanie się i wpisywanie tych kodów, no ale nie wiem, chyba to tak nie będzie działać, chyba te kody nie mają aż tak rozbudowanej powiedzmy mechaniki, żeby tak było, no ale tak jak mówię, wygląda na to, że ten ostateczny kodzik to będzie Happy Birthday, to tak wam powiem. Dobra, lecimy dalej, bo tu już na razie wygląda na to, że nie klikniemy go, zobaczmy tego, to wam tak powiem, żeby jeszcze tam wrzucić w tytuł i na miniaturkę, żeby was bardziej zaciekawić filmem, może to jako taka ciekawostka, kto jest cierpliwy, bo mamy no 14 minutę, no to jeszcze troszkę osób pewnie ogląda, no ale kto jest cierpliwy, to sobie na spokojnie obczai po prostu przy okazji taką ciekawostkę, przy okazji właśnie oglądania tych lochów. Dobra, teraz mamy obłudnego oszusta, to jest zwiadowca, na niego w sumie to nie wiem, zerknę, no nie chcę wam mówić tych procentów,
akcentów, żeby wam nie spoilerować, ale dobra, ja już wiem, na co mam Not Possible, teraz już zerknąłem i mogę wam powiedzieć, że to jest 13 piętro, dlatego, że tam jest ten mag, no wiadomo, na tych magów to my nie jesteśmy jacyś wybitni tym druidem, zwłaszcza na tych najmocniejszych, no bo oni nas dość mocno biją, no nie ukrywajmy, ale to tylko są dwa lochy, które w tym momencie są według SF Toolsa nie not possible, czyli po prostu nie klikniemy ich, no a całą resztę możemy próbować. Tutaj już, no tak jak wspomniałem, pokonaliśmy chyba nawet czterech łącznie, więc bardzo dużo, no i zobaczmy tego. No tu kwestia uników, nie? Na pewno jakaś Kunegunda, na pewno my na tej masce kota, kwestia uników i powinniśmy właśnie tego obłudnego oszusta pokonać. To jest czwarty i jeżeli się nie mylę, piąty to jest taki wojownik, ale bardzo papierowy i chyba jego też zrobimy tutaj bez problemów. Ostatnio wlatują też trochę tych zapisów live, wratuję swoją drogą i z tego co widziałem, komentarze są pozytywne, ale jeszcze wam też dopowiem, że zacząłem bardziej te zapisy live montować. To znaczy, zacząłem sobie po prostu oglądać całość, czasem nawet półtorej godziny materiału takiego surowego. Zacząłem oglądać właśnie montując to i wycinać takie nudne momenty, czyli jak coś tam się dzieje na streamie, co widza z YouTube'a może niekoniecznie zainteresować, czyli jakieś tam zasuby, dziękowanie, jakaś tam dyskusja i w międzyczasie się nic nie dzieje, dobra, mamy to i wbiliśmy 480 level, przepraszam. I tak jak mówię, jeżeli widza to nie interesuje, bo to jest bardziej związane z live'em, no to wtedy jak najbardziej to wycinam i myślę, że dzieje się to po prostu, nie wiem, jak tam jakoś mnie zacznie w gardle lapać, to ostatnio zacząłem to wyciszać, no po prostu staram się, żeby wam się przyjemniej te zapisy na YouTubie, kto tam nie może być na streamku, oglądało i też, no kurczę, bardzo mi się to podoba, nie? W sensie mam takie dwa w jednym. Tu na streamku sobie ogarnę, co mam ogarnąć, ludzie, którzy śledzą streamy, są zadowoleni, no a przy okazji to już się wypowiadałem zresztą, no ale kiedyś, na początku jak wrzucałem te zapisy, to było takie surowe, nie? Że od tego momentu do tego coś tam robimy, ucinam początek, ucinam koniec i całość nawet nie oglądam, tylko po prostu takiego gotowca wrzucam na YouTube'a. Teraz jest to bardziej montowane. Oczywiście wiadomo, że jakby ten stream jest taki, żeby tam bardziej pogadać z ludźmi i tak dalej, a ten shake to jest tło, nie tak jak teraz, że się skupiamy konkretnie na czymś i to ciśniemy. Ten nam chyba padnie szybko, tak mi się wydaje. No właśnie, tu są same bliskie próby, także raczej powinien bez problemu dokładnie nam paść i kolejne 300 milionów expa zainkasowane. Więc wiadomo, że to wyjdzie dłuższe i tak niż normalny odcinek, no ale jednak już się staram, żebyście po prostu te nudne momenty mieli wycięte. Zresztą no nikt nie każe nikomu, to jest mag, to chyba nie klikniemy niestety, nikt nikomu nie każe tutaj, może tego uda się, nie wiem, oglądać całości, nie? Zawsze sobie możecie przewinąć tam, jeżeli was coś interesuje, zobaczyć w ogóle co się zadziało na tym streamie, chociaż wiem, że są ludzie, którzy oglądają też całości, co jest oczywiście bardzo miłe, no ale wiadomo jak to wygląda, nie każdy ma czas, żeby tam godzinę filmu obejrzeć, no ale mówię, to tak tylko, jeżeli was nie ciekawią zapisy, jak widzicie zapis, to unikacie, to możecie zrobić drugie podejście do tego czy coś, bo zacząłem to wycinać lepiej, żeby cały czas się coś działo i żeby po prostu było ciekawie, nie? A też uważam, że jak na przykład, nie wiem, klikam tak jak teraz lochy albo ten elevator, jak klikałem, to było bodajże we wczorajszym odcinku dla was, dla mnie w dzisiejszym, to tak jeszcze dopowiem, to tak jak mówię, jeszcze jest coś takiego, że po prostu rozmawiając z czatem przynajmniej mam jakiś temat do dyskusji, a nieraz jest tak, że ja klikam te lochy, nic się nie dzieje, na przykład jakiś loch mi nie chce paść przez bardzo długi okres czasu, no i zaczyna się taka zamuła, nie? Zaczyna ludzi to nudzić i tak dalej, więc może faktycznie lepiej jak te lochy klikamy na live, bo przynajmniej ja się do czegoś odnoszę, na coś odpowiadam, widzowie z YouTube'a się o czymś dowiedzą i tak dalej, no a dla mnie to jest świetna sprawa, że mogę jednocześnie mieć i odcinek i po prostu zrobić sobie streamka. Dobra, Góra Olimp już chyba będzie ciężko, to jest 3. Jeszcze jak tu w ogóle skończymy klikać, to ja posprawdzam jeszcze na co mamy procenty, jeszcze coś tam wiadomo, do... Tu muszę pozapisywać, żeby nic nie uciekło. Obejrzymy sobie na koniec odcinka. Coś tam jeszcze może doklikam, ewentualnie docisnę. No ale dobra, Góra Olimp z głowy, lecimy dalej. Mamy Diabolores, Diabolores jest magiem, no ale ten mag akurat dokładnie powinien nam szybko paść. Mamy jakąś klatę, plus 44. Zobaczcie, że od razu tutaj dość fajnie sobie poprzebieramy tych wszystkich pachołków, bo wszystko mi tak naprawdę daje dużo stat na plus. No ale to jest to, jak ja tutaj, tak jak wspomniałem, nie przebieram tych postaci, nic tu w zasadzie nie robię oprócz awki tak naprawdę. No to jednak, no i te itemki się robią przestarzałe i tak dalej. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy irracjonalnie irytujące infernusy. Chyba też powinny paść. W ogóle tu tą szkołę magii to już, no może nie tak szybko, ale niebawem będziemy zamykać. Nie wiem jak to wygląda dalej, bo tam
19 to jest chyba zwiat, 20 to jest mag na pewno, no to z tym 20 pewnie będzie problem. A i teraz już od razu mamy maga, no to zaraz zobaczymy. To możemy rozmontować od razu i zobaczmy, czy tą bestyjkę Belle jeszcze będziemy w stanie kliknąć. No wiadomo, no ci magowie tu są dla nas jednak problematyczni, ale okej, ten nam padł. Zobaczcie, że kolejny, co tu nam się w ogóle, aha, rozmontować przedmiot 3 razy. O kurde, i misją dnia wbiłem level, dobra, no niech będzie, czyli mamy już 481, czyli nam zostało jeszcze 19 do tego, żeby tutaj zakończyć grę na tej postaci. No klatę to dopiero co wymieniliśmy, więc nie ma co, lecimy dalej. Lucjusz, okej, ten Lucjusz to jest maguś. No i zobaczmy, czy jego jeszcze będziemy w stanie kliknąć, czy już niestety nie. No mówię, uniki tu na pewno są bardzo fajne, jeżeli chodzi o walkę z wojownikami, ze zwiadowcami. Tak naprawdę bardzo fajnie sobie ten druid radzi. No ale z magami już pojawiają się problemy, mimo że tu posługujemy się główną statystyką, inteligencją. Co o tym druidzie mogę wam powiedzieć jeszcze? Powiem wam tak, postać fajna, postać na pewno free to play friendly, fajnie też lochy padają, generalnie ciekawa, są te maski, wielu osobom się może taka mechanika spodobać, no ale mi się nie podoba. Dlaczego? Po pierwsze, druid jest nudny, nie ma tu jakiejś takiej świeżości, nie ma nie wiadomo czego, tylko po prostu no taka, no zobaczcie, nawet nie ma animacji broni, co ja powtarzam wielokrotnie, ale jest to bardzo irytujące, no bo jednak Shakes ma to do siebie, że chcemy, żeby jakby ta postać nasza ładnie wyglądała. Tutaj mamy ładną broń, która by mogła dawać te po prostu tą animację, no bo jednak Shakes, element tej gry to jest właśnie taki wygląd tych itemków, jakaś taka szata graficzna i tak dalej. No a tu niestety na tym druidzie nie możemy się cieszyć na przykład tą animacją broni, co mnie bardzo, można powiedzieć, irytuje. Postać jest na pewno bardzo dobra, fajnie zbalansowana, no na paladynów jest bardzo cienki, no ale liczymy na to, że ten paladyn prędzej czy później jakieś tam dostanie nerfy, jeżeli chodzi o tego swojego Firebola, no ale tak jak wspomniałem, generalnie jest ok postacią i do lochów, i do PvP. Dla free to play ludzi też jest, wydaje mi się, że tak jak wspomniałem, taka friendly, no ale dla mnie osobiście jest nudna i raczej mi się nie podoba, raczej do niej bym nie wracał. No ale to już kwestia takich indywidualnych preferencji, bo nie mogę powiedzieć, tak jak na przykład Łowca Demonów jest po prostu w tym momencie, jak ja to nagram, słaby w PvP, bo to nie jest moje odczucia, tylko to jest po prostu fakt, nie, że kto by nim nie grał, to on będzie w tym PvP słaby. Natomiast no tutaj druid jest jak najbardziej ok i dla osób, którym się taka mechanika podoba i generalnie ta postać, bo na pewno takie są, będzie na pewno dobrym wyborem. No ale tak jak wspomniałem, dla mnie jest osobiście nudnawą postacią, no i nic ciekawego. No nie wiem, wojownik jest dla mnie fajny, bo jest takim czołgiem, nie wiem, tutaj no ma tą tarczę, nie, i no jest taką fajną klasą. Maguś, tak jak wspomniałem, tu w ogóle może damy sobie spokój, bo jak nam nie pada, no to trudno, lecimy dalej. Maguś bym powiedział, że też jest w miarę fajny, dlatego że no te hity, walki trwają krótko, bardzo mocne obrażenia i tak dalej, nie wiem co ja tam jeszcze gram. Zabójca, dwie bronie, teraz jak mamy to przyspieszenie walk, to w ogóle na plus, bo te walki nieraz strasznie długie były takim do odcinka, powiedzmy, dodatkiem, że się oglądało nieraz 10 minut, jak tam poklikaliśmy dużo lochów. No ale w każdym razie, o kurde, ten Loki nam pada, a nie niego chyba z tego co widziałem nie były jakieś super procenty. Znowu mamy ten pierścionek, no i pytanie, czy my go chcemy wymieniać? No nie, no niedługo prawdopodobnie będzie legendarny loch, to nie ma sensu, zmienimy tutaj wygląd i rozmontujemy, więc to też ma coś fajnego w sobie i ten zabójca zresztą jest fajny w lochach, jest fajny w PvP, też fajnie wygląda ta walka, jak on tymi dwoma brońmi bije i tak dalej, no a tutaj ten druid po prostu dla mnie nieciekawy. No ale to tylko i wyłącznie moje odczucia. Dobra, lecimy dalej. Mamy teraz Ymira. Ymir to jest berserk, jak się nie mylę, i on nam dokładnie powinien paść szybko. Kolejna klata. Już jej tu niestety nie rozmontujemy, ale dobra, lecimy dalej. No i teraz mamy węża Midgardu. Okej, wąż Midgardu, pamiętam, że on był zawsze dużym, dużym blokiem, praktycznie na każdej postaci, więc chyba niestety nie będziemy w stanie go tutaj ubić. No nawet jakichś bliskich prób nie ma. To nie, nie ma co klikać. Lecimy dalej. Mamy 481 level i pół niecałe. No jakbym jeszcze dobił, no tu nam zostaje tylko Esteros w zasadzie, ale kurczę, jakbyśmy ten Esteros zamknęli, to by było strasznie przyjemne. No i zobaczmy, Maguś nam powinien paść szybko, tak mi się wydaje, bo już tu na nim staliśmy bardzo długo. Co prawda na Kejdżorze też staliśmy bardzo długo, no ale jest jak jest. Dobra, 30 milionów, dokładnie, padł nam. Mamy znowu jakieś buty, ale niestety na wszystkie cechy. Pozapisuję znowu to wszystko.
Zobaczcie, ile mamy lochów, kurde. Ile już tu zrobiliśmy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwa, 13 lochów. To jest masakra. To jeszcze zrobimy dwa i to będą trzy pełne levele tak naprawdę, jeżeli chodzi o tutaj ilość expa, jaką dostaniemy. No i dobra, teraz mamy obrońcę. Ten obrońca jest wojownikiem. No raczej go zrobimy, tak mi się przynajmniej wydaje. Raczej tu powinniśmy unikami dokładnie porobić. No jej, niepal napadam i mamy kolejne osiągnięcie do klaserka i kolejny loszek zamknięty, jeżeli chodzi o tą strefę mroku. No niepalna to jest raczej dokładnie, tylko i wyłącznie. W ogóle osiągnięcia naprawili to tak swoją drogą. Już jakiś czas temu na to zwróciłem uwagę, bo kiedyś się ten grzybek ładował non stop, a teraz wyskakują i mi się wydaje, że nawet jakoś szybciej wyskakują niż wcześniej, więc może coś tam z tym robili. No ale w każdym razie ukończę stero, strefa mroku, gracz cienia, cyk i niepalna pokonana i jednocześnie wbijamy 482 level, więc no tak jak wam obiecałem na początku odcinka, tak też się wydarzyło. Ogromny progres, jeżeli właśnie chodzi o tego druida. 482, tak jak mówię, tu możemy sprzedać, bo już nie mamy miejsca niestety. No i dobra, i lecimy w tym momencie dalej tak naprawdę. Tu mamy wszystko pozapisywane. No to co, Esteros zamknięty. No to powiem wam, że już raczej ciężko będzie coś poklikać. No level taki, jaki chciałem, wbiłem, bo tak szczerze celowałem w taki właśnie 482 około. No to jeszcze robimy jednego skana na szybko, zobaczymy jak to tu wygląda, no i ewentualnie okej, szybko nam się w miarę zrobił, klikamy all, mamy dobrą maskę, mamy wszystko to tak jak być powinno, no i sprawdzimy po prostu, nie? Bo jeżeli mamy na coś jeszcze fajne procenty, to jeszcze popróbujemy. No levela kolejnego nie wbije na 100%, więc tu w ogóle nie ma co, ale może jeszcze na jakieś lożki będziemy mieli fajne tutaj możliwości, żeby je ubić. No kurczę, jakbyśmy tego pokonali, to jestem pewien, że no z 5 pięter to by nam padło bez problemu. No ale tu niestety wygląda teraz tak, że no nie uda nam się tego zrobić. Okej, mamy tak, na Hemoridor 0.13, czyli nie ma sensu i to są w ogóle nasze obecnie najwyższe procenty, więc co mieliśmy docisnąć, to po prostu docisnęliśmy, na to wygląda. Na nordyckich bogów, na tego węża Midgardu mamy 0.02, czyli to co mówiłem. Na szkołę magii mamy 0.01 na tego maga. Na Cerbera mamy 0.00, czyli tam pewnie dosłownie kilka prób. I jeżeli chodzi o 13 piętro, o karczmę mrocznych sobowtórów i o tą karuzelę z idolami, mamy totalnie not possible, więc okej, chyba nie ma co, 26 minut odcinka, nie przedłużałem jakoś, nie planuję przedłużać jakoś bardzo, w sumie zamkniemy się w około pół godziny, więc generalnie git, bo przeważnie takie odcinki są o wiele dłuższe, no ale nie ma co, no tutaj podejrzewam, że na tego węża Midgardu i Hemoridor naprawdę tych uników i u nas i u Kunegundy musi siąść bardzo, bardzo dużo, żebyśmy pokonali, więc no wstrzymamy się. Znowu teraz kilka miesięcy przerwy, wrócimy i znowu będzie bardzo duży progres, no ale zostało nam zaledwie 18 leveli do tego, żeby tego druida już tutaj zakończyć, żeby dobić na nim kolejny 500 level, no bo już mamy tu na berserku, na paladynie, na łowcy demonów, no i ten druid dojdzie nam również do naszej kolekcji. Dobra, oglądamy te walki, lecimy od samego początku, samowar blady, zobaczmy, może tutaj razy dwa zrobimy. Barbar, o, barbar trochę zrobił, maguś z tego co widzę też fajnie, zobaczmy Kunegundę, okej, Kunegunda za wiele nie zrobiłam. No ale my tutaj myślę, że unikami dokładnie, jeszcze mocne kryty. No i on nam padł z tego co pamiętamy oczywiście za jednego grzyba. Lecimy dalej, to jest maguś, to możemy chyba obejrzeć. Chociaż nie, będę skipował. Barbar za wiele nie zrobił. Maguś, no same kryty, więc troszeczkę zrobił. Kunegunda, no też powiedzmy, że nie za wiele. No i teraz my. A nie, to jest wojownik, sorry, ja myślałem, że to jest mag, bo on chyba w strefie światła jest magiem. Tu jest w ogóle też ciekawostka, że te same moby i w strefie mroku mają inną klasę i w strefie światła mają inną klasę. I dlatego myślałem, że on jest magiem, a to jest, bije różdżką niby, ale on jest wojownikiem, bo ma siłę tutaj. To sorry, mój błąd. No ale w każdym razie również tutaj unikami udało się go szybko zrobić. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy kolejnego wojownika, więc skipuję. Barbar za wiele nie zrobił. Maguś z tego co widzę też nie za wiele. Kunegunda też nie za wiele, ok. No to zrobimy razy 3 i zobaczymy jak tutaj wygląda walka po prostu między nami, no bo no tu musieliśmy tych uników, jak sami widzicie, bardzo, bardzo dużo. Tu w ogóle jakie hity po około 150 milionów. No i ta nieumarła armia nam siadła. Lecimy dalej. Shelantula, to jest w dalszym ciągu Hemoridor swoją drogą. Ok, tutaj mamy Barbara, który za wiele nie zrobił, to jest znowu zwiadowca. Maguś chyba dużo zrobił, o, chociaż nie, okej. Kurde, 1 150 000 000, zobacz.
Ej, Kunegunda też prawie nic nie zrobiła. To my sami zbiliśmy ponad miliard HP tej Shelantuli. Dobra, zrobię to razy 3. Ale okej, no tu już widzę, że te hity bardzo, bardzo mocne. No dokładnie, 350 milionów, tam było jakieś 200 milionów. No to nie, to nie było wcale takie ciężkie do zrobienia. Jednak ten druid bije naprawdę, naprawdę mocno, jak już te hity dochodzą. Lecimy dalej. Mamy obłudnego oszusta, kolejny zwiadowca. Barbar za wiele nie zrobił, Maguś coś tam zrobił, powiedzmy Kunegunda. Kunegunda też za wiele nie zrobiła, dobra, no to lecimy razy 3. Ej, dzisiaj wygląda na to, że ten nasz druid tak naprawdę tylko i wyłącznie robi tutaj jakiś większy progres, jeżeli chodzi o lochy. No bo cała reszta, całej reszcie idzie naprawdę, naprawdę słabiutko. Dobra, no ale tu widzimy dużo uników z naszej strony, mocne hity, no i powoli, powoli dziubiemy. Tu hit w ogóle za 660 milionów, 700 milionów, 972 miliony. Kurczę, szkoda, że nie było miliarda, bo tak fajnie by było na miniaturkę wrzucić, ale już było blisko do tego miliarda. No to naprawdę, naprawdę, tak jak wspomniałem, mocne hity. Dobra, lecimy dalej. Kowal, no tu Barbar zrobił sporo, Maguś również, Kunegunda akurat chyba najmniej z tej całej trójki. No ale on, tak jak wspomniałem, czy to w strefie światła, czy to w strefie mroku, jest bardzo miętkim przeciwnikiem, więc raczej go bez problemu tutaj pokonaliśmy. Tu wiadomo, uniki, on blokuje, ale bardzo rzadko, coś tam nas hitnie nieraz, ale te hity też malutkie. O, teraz blok, no i 390 milionów 420, no i niecałe 200 i nam siadł. Dobra, lecimy dalej. Cykrop Polifem, okej, tutaj też jest potencjał na duże kryty. Barbar zrobił sporo, Maguś w sumie też zrobił sporo. O kurde, no tu Kunegunda. Kunegunda też zrobiła chyba najwięcej z całej naszej w tym momencie już czwórki. No i właśnie, czy będą jakieś fajne kryty, czy jakiś miliard się nam trafi? 300 milionów, no nie, chyba walka będzie za krótka, żeby tutaj aż tak się rozpędzić. No 428, no i 500, pół miliarda tylko i wyłącznie. No ale to też są bardzo, bardzo fajne hity. Okej, teraz lecimy. Tu możemy obejrzeć w całości, bo to jest Maguś, więc ta walka nie będzie jakaś długa. Barbar nie za wiele zrobił, Maguś no też nie za wiele w sumie, szkoda, że ten ostatni to nie był kryt. Kunegunda, no tak samo, no i my tu musieliśmy zbić prawie pół HP, więc głównie tutaj na nas spadło obciążenie za tą walkę, no ale się oczywiście udało. Dalej, lecimy. Irracjonalnie irytujące infernusy, tutaj Barbar nie za wiele, Maguś zrobił sporo, okej, no i Kunegunda 200 milionów, to też wcale nie tak źle. Dobra, tu aż się zdziwiłem, bo na tego wojownika, że Maguś zrobił tyle, to jestem, powiem wam, pod wrażeniem dużym. No i trochę bloków, trochę uników, no ale udało się te infernusy pokonać. Dalej, bardzo dużo mamy tych lochów, no ale oglądamy. Razy dwa, tu mamy również Magusia, więc ta walka będzie krótka. Barbar prawie nic nie zrobił, Maguś zrobił sporo, okej, to akurat na plus. Zobaczmy teraz Kunegundę. No tu same zwykłe ciosy, także Kunegunda, no Kunegunda się dzisiaj nie popisuje. Tak jak zawsze na jakimś tam wojowniku czy coś Kunegunda robi bardzo dużo, wiadomo. To tutaj jednak my głównie musimy, no i ten Maguś, nie? Ten Maguś, ale wiadomo, mamy tutaj podkę na inteligencję, więc Maguś też jest zbustowany. No ale on też dzisiaj robi na pewno sporo, a ta Kunegunda coś tak bez szału. Dobra, Barbar nie zrobił prawie nic, Maguś w zasadzie też nie za wiele, okej, Kunegunda też nie za wiele znowu. No i znowu my musimy tą walkę wygrywać. Tu w ogóle Loki, bardzo ciężki przeciwnik. No teraz już same, o, tu bardzo mocny hit, okej. No właśnie, ja to powtarzałem często, jak klikałem tutaj lochy na tym druidzie, że on te hity ma jakieś takie nad wyraz mocne. Niby one nie powinny być mocniejsze, jak tam jakiś zwiadowca czy coś, no ale jak machnie tego kryta z górnego rozrzutu, to naprawdę wygląda to fajnie. Okej, teraz mamy Berka i Mira. Barbar nie zrobił za wiele, no Maguś jednego kryta, mogłyby być dwa, no ale trudno. Kunegunda też trochę zrobiła, więc okej. No i my tak naprawdę tylko i wyłącznie musieliśmy go dobić, sporo tych uników, no i wyszło jak wyszło. Dobra, lecimy dalej. Złownoki, gnom, teraz Maguś, więc powiedzmy, że przyspieszę, tylko nie będę skipował. Barbar coś tam zrobił, no powiedzmy, że Maguś nie za wiele. Kunegunda prawie go skończyła tak naprawdę. O, tutaj było blisko. Nie? Ten, o, w ogóle my ostatnie dwa hity zwykłe, to też ciekawostka zamiast krytycznych, no ale wystarczyło tak naprawdę. Dobra, teraz obrońca. Tu ten Maguś fajne hity, kurde, jakby mu częściej wchodziły te kryty, to było git. No ale dobra, Barbar nie zrobił nic, Maguś jeden fajny hitek, Kunegunda w sumie też nic, no i po raz kolejny my. Tu już mi się nawet nie chce mówić, bo wygląda na to, że ta Kunegunda nie robi praktycznie niestety nic, żeby nam tu jakoś pomóc, przynajmniej w tym odcinku, może w kolejnym będzie lepiej. No ale dobra, na koniec mocny hit po raz kolejny, no i obrońca pokonany i na sam koniec mamy tą niepalną, która, no tak jak mówię, Barbar zrobił bardzo dużo, Maguś też fajny kryt, no i tu 300
400 milionów Kunegunda i tak naprawdę tylko i wyłącznie zostało nam ją dobić i tak to nie było takie proste, no ale mimo wszystko ta niepalna nam padła. I udało nam się dzięki temu ten Estero strefę roku zamknąć. No i tyle, bardzo dużo lochów, chyba łącznie 15, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dokładnie, czyli równe 3 levele dzisiaj z samych lochów wbiliśmy, więc no ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. No i tyle, nie? Tak naprawdę tyle, pokazałem wam, co miałem wam tu pokazać. Jeżeli chodzi o ogarnięcie takiej postaci już dokładniejsze, to myślę, że to zrobię w okolicach 500 levela, jak już będziemy się z tą postacią żegnać, no bo na razie nie ma co, nie? Tutaj wiadomo, takie podstawy, ile tam stat mamy, jak tu wygląda generalnie ta postać, powiedzmy, że wam w miarę na szybko pokazałem. To wszystko, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to pamiętajcie o tej łapie w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, jak tam wam idzie, no i oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, a ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!